Zapraszamy Państwa do wysłuchania 2551 odcinka powieści radiowej Matysiakowie. Już, już, otwieram. Jedną chwilkę. To ja. Pani posyłała po mnie podobno. Pani Lolo, nie tyle po panią, co raczej po pana Edwarda. A dlaczego się pani uśmiecha? No bo wie pani, Edek niestety całkowicie nie do użytku jest dzisiaj. No, co się takiego stało? No jak to co? No normalnie. Koniec roku, Sylwester. No ale ja w dalszym ciągu nie bardzo rozumiem. Dla każdego z nas stary rok się dziś kończy. No. Natomiast Sylwester dopiero przed nami. No za kilka godzin, nie? Dokładnie, taki jest pogląd każdego jednego normalnego człowieka, ale nie mojego Edzia. Dlaczego, pani Lolu? Bo on, proszę pani, mogę siąść? Bardzo proszę, naturalnie. Wie pani, jako dozorca uważa, że do jego obowiązków należy przestrzeganie tradycji, a tradycja podług niego wymaga, żeby obejść dzisiaj wszystkich bez wyjątku lokatorów, każdemu jednemu sypnąć na progu garść pszeniczki i te, aby nowy rok pogodny i to i zbiór będzie dorodny i tak dalej w tym guście. Tak wiem, u nas też był już dzisiaj samego prawie rana i też taką formułkę wygłosił. Że idzie styczeń, czas do życia. O, właśnie, wszystko się zgadza. Ale sama pani powiedziała, że u państwa był z samego rana. Tak. Więc jeszcze nie był tak nasączony jak obecnie. Co to znaczy? Nie wie pani? Przecież w każdym jednym domu częstują go tą setą, prawda? Aha. No i żeby to jedną... No to już o tej porze skutki nie dały na siebie długo czekać. Tak. I obecnie mój Edek już nie jest w stanie szafy od widelca odróżnić. No teraz dopiero nareszcie panią rozumiem, no. No to się stawiam w jego zastępstwie i pytam, w czym rzecz, pani Matysiakowa? No w tym, pani Lolu, że... O, a co to takiego? Gdzie to tak dzwoni? To u nas, panie Lolu. Niech się pani nie niepokoi. Przepraszam panią na moment, ale to brat męża tak wydzwania z tamtego pokoju. Aha. Bo leży. Dziedek, no zaraz do ciebie zajrzę, tylko pani Loli wytłumaczy, w czym może mi pomóc. Aha. A co się panu Gieniowi stało? No grypa. Ale jakim sposobem? Jeszcze wczoraj własne imieniny obchodził. No sama widziałam, że zdrowy był jak ryc. I co się naraz stało? No nie zaszczepił się w porę przeciw grypie. No i teraz mamy skutki. Już wczoraj pod wieczór zaczął kaszleć, kichać. W nocy dostał dreszczy i... Gienek, no już idę. Boże. No nie, Gienek, nie ma jeszcze Dorotki. Wyszła na chwilę do Danusi, no ale zaraz wróci. Potrzeba ci czegoś? A chcesz może gorącej herbaty z cytryną? No to może kompot, nie? Gienek, aspirynę wziąłeś? Dobrze, kochanie, dobrze. Przecież jak tylko Dorotka wróci, to zaraz do ciebie przyjdzie. Tylko przestań już, proszę cię, potrząsać tym dzwonkiem, no bo ogłuchniemy wszyscy. Oj. Cóż to za niecierpliwiec tego mojego szwagra. No. Chłopy wszystkie takie same. Myśli pani, że mój lepszy? Jak mu się czegoś zachce, to aby natychmiast, aby już. Ale u Matysiaków to rodzinne, pani Loru, rodzinne. To samo i mój mąż, a jeszcze trzeba było widzieć i słyszeć, jak się ich ojciec zachowywał w chorobie. Boże, i tylko nie daj Bóg, żeby dać sobie zastrzyk zrobić. To dopiero był... okaz. Pan Józef Matysia? No właśnie. I Gienek ma tu po nim. Kiedyś w wolnej chwili pani upowiem, ale tak. Jak z takiego właśnie robienia zastrzyków wielkie zmiany w całej rodzinie Matysiaków zaszło. O! Co pani powie? No. Tak. No nie, ale nie teraz, pani Lolo, bo przecież nie po to pani tu przyszła, tylko żeby mi pomóc, prawda? No tak. No ale skoro pan Edward nieczynny, no to jest raczej męskie zajęcie. Ale jakie konkretnie? Dla mnie nie ma to tamto. Męskie, żeńskie, wszystko potrafię. Widzi pani, no w kuchni nam się zlew zatkał i to akurat dzisiaj, kiedy tyle tego zmywania naraz.
No, jakąś przecież tę sylwestrową kolację trzeba naszykować, prawda? To co za zmartwienie, zatkało się, mówi pani? No tu tylko wyskoczę do siebie po przetykacz, bo pewnie u państwa nie ma. Nie, no chyba jest w łazience. Taki gumowy na drążku, no, żeby tak. Mógł tę stojącą wodę zassać, tak? No, tak, ten? Tak. I przyniosę swój, bo może i rura będzie potrzebna. To lecę i zaraz wracam. Dziękuję. O, i wnuczka pani przyszła. Panno Gosiu, pani wchodzi, bo ja właśnie muszę wyskoczyć na moment. Dzień dobry, babciu. Oj, witaj, witaj, Gosieńko. No popatrz, nawet cię przytulić nie mogę, bo no spójrz tylko, do, jakie ja mam brudne ręce od tego sprzątania. Gosia, widzę, że masz coś ważnego mi do powiedzenia, bo tak nieoczekiwanie wpadłaś. No przede wszystkim to wszystkiego najlepszego w nowym dziękuję, roku, kochanie, babciu. Dziękuję, dziękuję. Już teraz, o tej porze? Przecież do północy jeszcze ho, ho, ho. Ile czasu? O północy? To ja już będę babciu bardzo, ale to bardzo daleko stąd. No to no myślam się, od tego wy młodzi macie Sylwestra. Przecież no to nie to. Wiesz, Gosia, aj, co nasze roczniki, którym już tylko tak zwana biała sala została do wyboru. Tak, tak. No, czyli łóżeczko o północy. Nie chcesz mi chyba wmówić, że o północy będziesz już w łóżku. No, w to nie uwierzę. No, masz rację, bo rzeczywiście aż tak źle nie jest, ale i tak poza próg nigdzie się z dziadkiem nie ruszymy. No, a wy z panem Markiem, no, to dokąd się wybieracie? Po pierwsze, to nie z panem Markiem. A wiesz co, Gosiulka, ja już w to nie wchodzę, nie wtrącam się, przecież to nie moja sprawa, ale pytam się, czy to prywatnie się gdzieś wybierasz, czy do jakiejś dyskoteki? Babciu, co tobie? Jaka dyskoteka? Mówię ci przecież, o północy to ja dziś będę daleko, daleko stąd. Gośka, Gosiu, chwileczkę, ale gdzie konkretnie, jeżeli to nie tajemnica naturalnie? Konkretnie o północy to pewnie będę jeszcze w samolocie. Gośka, w jakim samolocie? Modelu dokładnego nie znam, ale pewnie to będzie Boeing, bo chyba takie mamy teraz odrzutowce. A jeżeli ci o sam nowy rok chodzi, no to przypuszczam, że będzie mi bardzo, ale to bardzo ciepło. Czekaj, Gosiu, czekaj, Afryce. Chwileczkę. Ty przecież nie możesz tam lecieć. Dlaczego niby nie mogę? No, bo... Czekaj, a mama wie o tym? No oczywiście, że wie. No co ty, babciu? A ojciec? Ale przecież twój ojciec... No co? Co ojciec? Bo nie dokończyłaś. I Gosia, no masz wszystko gotowe, żeby lecieć? No wszystko? Ale co masz na myśli? No czekaj, no bilet, rezerwacje, no i tak dalej, i tak dalej. A niby dlaczego miałabym nie mieć? Zresztą, czy to moja sprawa? Wszystko to załatwia kierownik produkcji. I paszport twój też on ma, ten cały kierownik? No oczywiście. Gośka, jesteś tego pewna? Babciu, co tobie właściwie, że no, takie, przepraszam, Boże, no, głupoty wypytujesz? Boże mój, Boże, ja już z tego wszystkiego, to ja nic nie rozumiem, naprawdę, no nic, przecież nikt lepiej ode mnie nie wie, że... No co? Nie dokończyłaś znowu. O Boże, nie Gosia, nieważne, sama już nie wiem, co ci plotę, no bo ja byłam przekonana, no byłam nawet pewna, że cały ten twój wyjazd dawno już przestał być aktualny. No choćby z tego prostego powodu, żeby... No co? No znowu nie dokończyłaś? No, Gosia, jak można się wybierać za granicę bez... Bez czego, babciu? Prawie żadnego zdania nie jesteś w stanie doprowadzić do kropki. No co ci jest, babciu, nic, właściwie? Nic, kochani, nic mi nie jest, nie. No cóż. Zaraz, Gienek, zaraz! Tylko się z Gosią pożegnam. A, to wujek Gienek tak wydzwania? No tak. Właśnie słyszałam, że go nagle grypa dopadła. Mnie trochę też. To pozwól, ciociu, że chociaż przez drzwi pożegnam wujka. No to idź, no. Idź. To ja, wujku, Gosia! Wszystkiego najlepszego w nowym roku! I proszę mi wyzdrowieć, kiedy wrócę! Gienek, ja zaraz do ciebie zajrzę, tylko wpierw z Gosią się pożegnam. Gosiula, słuchaj, ja chociaż nic, naprawdę nic tego wszystkiego nie rozumiem, ale życzę ci, kochanie, spełnienia wszystkich marzeń, wszystkich, no i udanej tej dzisiejszej podróży, jeśli to faktycznie prawda. Jak to, czy to prawda?
Nie, nie, to nie na moje nerwy to wszystko. I jeszcze te dzwonki bez przerwy, Boże. No ale nie denerwuj się, babciu. Już ja otworzę. O, proszę, to tylko pani dozorczyni wróciła. Już jestem z powrotem. To gdzie ta cała awaria, pani Matysiakowa? W kuchni, pani Lolu. No ja zaraz tam do pani przyjdę, tylko wnuczkę pożegnam. Ale trafię sama, trafię do tej kuchni. Pani będzie spokojna. Daj babciu buziaka, no, nareszcie na pożegnanie, bo trochę się za długo... Kostuśku, to jeszcze raz wszystkiego najlepszego, Gosieńku, wszystkiego. Czekaj, niech cię chociaż do drzwi odprowadzę, no... Tomaszu, to ja. Słuchaj, była u mnie Gosia przed sekundą. Ja już przestałam cokolwiek rozumieć. No jak to? No to jakim sposobem tak wjeżdża? Co? No to chyba, że tak, ale bardzo cię przepraszam. Mogłeś mnie przynajmniej uprzedzić, że ona miała wyrobiony całkiem nowy paszport, a ten, który mi zostawiłeś, był już nieważny. I to dopiero teraz mi mówisz, tak, przepraszam? Mój drogi, tym razem to, wiesz, trochę przesadziłeś. Najpierw wciągasz mnie w jakąś aferę, a potem... No to już po całym kłopocie, pani Matysiakowa. Dobrze, dobrze, pani Lolu, już tylko dokończę rozmowę. Muszę kończyć, jak słyszysz. Ale niemniej oczekuję wyjaśnień. No to na razie. Naprawdę. Ach, już zdołała pani przetkać ten zlew, pani Lolu. To ile ja jestem winna pani za tą przysługę? Oj, no chyba sobie pani ze mnie żartuje. Za taki mały pikuś? No, i obiecała mi pani coś opowiedzieć w tym temacie, tylko że ktoś nam przeszkodził. Pani Lolu, ja panią bardzo przepraszam, ale trochę się przed chwilą zdenerwowałam i nie bardzo pamiętam. No, co takiego pani obiecałam? No, coś w temacie tej obecnej grypy pana Gienia. Aha. Że takiego boja mają w tym domu wszyscy przed zastrzykami. A owszem, teraz już wiem. A miał to nawet wpływ, niech pani sobie wyobrazi, na dalsze związki rodzinne. W jakim, przepraszam, sensie? No w takim, że... Zaraz, ale zacznę od początku. Tak. Otóż, której zimy mój szwagier zachorował na grypę. Tak, pan Gienio znaczy no tak, się. Tak, pan Gienio. Silna gorączka, dreszcze, lekarz zarządził zastrzyki. No aha. I przychodzi pielęgniarka. I teraz niech pani dobrze uważa. O, ja otworzę. Bliżej drzwi jestem. O, sama pani profesor, we własnej osobie, kłaniam się. Dzień dobry. No i co, no i co, pani Wisiu? No, domówiła pani, że przychodzi ta pielęgniarka tak, i co? Tak, pani Lolu, to ja najpierw muszę powiedzieć coś ważnego, pani profesor. Aha. Szczęście, że jesteś nareszcie Dorotką, bo wiesz, ten twój mąż to żyć nam nie daje, rozumiesz? Tak, kaprysi. Tak? I zasiedziałam się trochę u Danusi. Ale za to przyniosła mu jakieś zioła, które Danusia podobno już od czasów babci Heleny według jej przepisów preparuje. A, wiem, o czym mówisz. Tak? Moja teściowa jeszcze ten przepis na zioła ze wsi przywiozła. No, Zygmunta do tej pory nimi się leczą. Aj, też mi argument, że Zygmunt się leczy. Czy was to doprawdy nie śmieszy? Za parę godzin, szósty rok XXI wieku. A my tu mamy wierzyć w cudowną moc jakiś... Ojej, gdzie mi to Danusia zapisała? Proszę. Ziele przetacznika leśnego, korzeń lukrecji, liść podbiału. Nie no, to miałoby być lepsze od aspiryny? Przepraszam, że to powiem, ale pani się nie śmieje, pani profesor, bo już prosty lud dobrze wie, co jest dla niego dobre. Tak. Tego może po wyborach akurat nie widać, ale co do zdrowia, to jak najbardziej. Weźmy dla przykładu taka penicylina. Pani Lolu, dobrze, ale to doprawdy, no nie pora, żeby w tej chwili takie kwestie roztrząsać. Tak. No, już dla samego świętego spokoju przyrządzę Gienkowi te zioła. No, bo przecież z góry wiadomo, że na żaden zastrzyk nikt go nie namówi.
Czekajcie, a gdzie to Justynka się podziewa? Bo widzę, że jej nie ma. No dzwoniła niedawno, że są z Romkiem w jakimś sklepie i kupują balony na dzisiejszego Sylwestra. A to młodzież, jak słyszę, gdzieś na miasto się wypuszcza. O, nie można powiedzieć, żeby pan Gienio w chorobie do cierpliwych się zaliczał. Już idę. No zaraz, Gienek. Wisiu, jeśli można cię prosić, nastaw przez ten czas wodę, to mu zaparzę te nieszczęsne ziółka. Idę, Gienek, idę. Pani da te habazie, które pani profesor przyniosła, to je od razu na gazie postawię. Nie, nie, pani Lolu, to trzeba różne proporcje zachować. Danusia pewnie poinstruowała szwagierkę, ile czego i niech już lepiej ona sama tym się zajmie. No też racja. No to wracamy do tej pani opowieści, kiedy to pan Gienio miał dostać zastrzyk, bo nie skończyła pani wtedy. No tak. Więc wezwano do tych zastrzyków pielęgniarkę. I kto by mógł wówczas przypuszczać, że ta pielęgniarka właśnie, no niech pani sobie wyobrazi. Nastawiłyście pani wodę na tej ziółka? Chwila, moment. Tylko mi pani Wisia dokończy. Znaczy się wchodzi ta pielęgniarka, tak? No i co dalej? Nieważne, nieważne, pani Lolu, żebym nie zapomniała. Dorotko, bo twój brat Mundek telefonował z życzeniami noworocznymi. Tak? A co, wybierają się gdzieś na Sylwestra? No tego akurat nie mówił, ale przy okazji prosił, żebyśmy zanotowali ich nowy numer telefonu, rozumiesz? Bo oni im zmienili. Aha. Zapisałam ci i dałam już tę kartkę Gienkowi. No, co takiego? No, pani Lolu, bo widzę, że chciała pani coś jeszcze powiedzieć. No, a jak najbardziej. Bo jeżeli o moją osobę się rozchodzi, to ja już nie widzę więcej tu zajęć dla siebie na dzień dzisiejszy. Także do zobaczenia w przyszłym roku. Dobrze, pani Lolu. I jeszcze raz dziękuję. No, bardzo dziękuję za pomoc. To już mi pani o tej pielęgniarce przy innej okazji opowie. Tak. To się oddalam. Tak. Wszystkiego najlepszego. Ojejku. A co ona ciągle o jakiejś pielęgniarce? Pojęcia nie mam. No, pokaż tę karteczkę od Danki. Ile czego, to ci pomogę te zioła zaparzyć. No, tutaj masz. No, znowu ktoś idzie. Mm-hmm. Boże mój, miejmy nadzieję, że to już nareszcie Stach albo Justynka. Mm-hmm. To ja, czy ja nie przeszkadzam po prostu? Antoni? To ty tutaj? No, co się stało? No, bój się Boga, przecież miałeś pojechać za Marysią do Magdy. Nie pojechałeś? No, czy już wróciłeś? No, nie wiem. No, wchodź, kochany, wchodź. Tak, no i ja już śpieszę z odpowiedzią, Wisiu, po prostu. Pozwolisz jednak, że wpierw złożę uszanowanie Dorotce. Witam cię, Dorotko, po prostu. I już na wstępie chciałem obie panie przeprosić za to moje najście, po prostu, ponieważ zdaję sobie sprawę, że taki dzień jak dzisiejszy, no, wymaga, że tak powiem, ale po prostu... Ale nie musisz się usprawiedliwiać, Antku. Rozbieraj się. Proszę, rozgość się, a jeżeli dziś miałbyś być samotny, to jestem pewna, że Wisia do tego nie dopuści i zostaniesz u nas do wieczora. Prawda, Wisiu? No oczywiście, no. Oczywiście. Zdaj mi nareszcie to palto. Tak jest. No co się tak rozglądasz? No, ponieważ syce, że tak powiem, wzrok nastrojem tego domu po prostu. I to drzewko, i jego zapach. No nastrój iście świąteczny po prostu. Ale co się nagle stało? Nie wyjechałeś do Austrii? No nie tęskno ci za córką, że już o wnuczce nie wspomnę. Parę się przyczyn na to złożyło po prostu. Jednoczesny, że tak powiem, wyjazd dwóch naraz osób i no jest jednak stanowczo bardziej kosztowny niż tylko jednej po prostu. Wstydziłbyś się nawet tak mówić, Antoni, naprawdę. Nie kurciło cię, żeby w taki szczególny dzień jak Nowy Rok zobaczyć Magdę, wnuczkę? Przecież to twoi najbliżsi. Oczywiście, Wisiu. A gdzież to twój małżonek po prostu? Gienek? Za tymi drzwiami.
Rozchorował się nagle w sam dzień swoich imienin, wyobrażasz sobie? No leży teraz z gorączką. Tak, no, no. To fatalne, fatalne. No żeby akurat w taki dzień jak dzisiejszy, w ogóle, a Stanisław po prostu... No zaraz powinien nadejść, wyskoczył tylko na miasto, żeby w ostatniej chwili kupić jakiś prezent dla Mietka. Prawda, że to jutro Mieczysława po prostu... Ojej, Antku, bądź taki miły i odbierz ten telefon, jesteś bliżej, dobrze? I zapytaj, kto mówi, bo ja wolałabym... Oczywiście, oczywiście, Dorotko. Dzięki. Słucham uprzejmie. A nie, nie, to tu Borkiewicz przy telefonie, Antoni po prostu. Czy mogę wiedzieć, z kim mam przyjemność po prostu? A, no witam szanownego pana. No niestety, gospodyni nie bardzo może w tej chwili po prostu... Kto to taki? To pan Szymkowski po prostu. No on chyba dzwoni z Zakopanego, bo tam się podobno wybierali na Sylwestra. Tak jest, istotnie z Zakopanego po prostu. Nie, 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 to nie do pana. Ale może ja mógłbym być w czymś użyteczny po prostu. Tak, tak, rozumiem. Pani dozorczyni, tak? No pojmuję, może pan być najzupełniej... Spokojny, dokonam tego osobiście po prostu. I to natychmiast. Tak jest? Oczywiście, oczywiście. A coś ty tak nagle przerwał rozmowę? To on nie z życzeniami dzwonił? Sądzę, Wisiu, że życzenia złoży osobiście pan Szymkowski po prostu, kiedy zadzwoni tu ponownie, żeby się dowiedzieć, czy spełniłem jego nieoczekiwaną prośbę po prostu. Przepraszam, ale muszę biec do waszej pani dozorczyni po prostu. Ale co się takiego stało, że ona z Zakopanego po panią Lolę wydzwania? Miejmy nadzieję, że nic złego się nie stało po prostu. Otóż małżonce pana Szymkowskiego, pani Stelli, przypomniało się już tam w Zakopanem po prostu. Małżonce jak małżonce, ale Stelli, owszem. Więc cóż jej się takiego nagle przypomniało? Nagle, jak powiada pan Szymkowski, naszły ją wątpliwości po prostu, czy wyjeżdżając nie zostawiła przypadkiem włączonego żelazka elektrycznego po prostu, ponieważ przed samym wyjazdem prasowała właśnie sylwestrową toaletę i po prostu... rozumiem jej niepokój. Ale co nasza dozorczyni może mieć z tym wspólnego? No, dysponuje ponoć kluczami od ich mieszkania po prostu. No tak, tak, oni zwykle wyjeżdżając zostawiają jej klucze. No choćby po to, żeby kwiaty podlewała. No to leć, Antoni, chociaż do tego czasu to już by się dawno im to mieszkanie spaliło. Odpukać, Wisiu. No pędź, Antku, pędź. Tak jest. O, mal nie wpadliśmy na siebie. Proszę cię, proszę, Tomaszu, wejdź. Ale... Wejdź, witam cię. Ja również witam. Spieszę się, proszę wychodzić. Do widzenia. O, jak tam nasz chory się czuje? Będzie w stanie wypić z nami szampana o północy? Chyba sam słyszysz, co się z nim dzieje. Cały dzień mam taki koncert. No już idę, Gienek, idę. Tomaszu, dobrze, że jesteśmy przez chwilę sami. Ja jeszcze do tej pory, rozumiesz, do tej pory nie jestem w stanie uchłonąć, kiedy Gosia przyszła tu nagle, żeby się pożegnać. A może mama nie kończyć? Mamę to tylko zaskoczyło, ale prawdziwe konsekwencje skrupiły się na mnie. Ale jak to? Ja do tej pory jeszcze nie rozumiem, co się stało, że mimo braku paszportu... Już mamie mówiłem przez telefon, że ten, który dałem mamie do schowania, okazał się już nieważny, przeterminowany. Skąd mogłem wiedzieć, że ona w międzyczasie wyrobiła sobie już nowy? Coś podobnego. Niestety, to nie koniec, mamo. Bo ja sam taki byłem tym zaskoczony, że w końcu zwierzyłem się ze wszystkiego Kasi. No i zaczęło się. Co takiego? Co się zaczęło? Sam już nie wiem. Może ona rzeczywiście ma rację. No w każdym razie nasłuchałem się. Oj, nasłuchałem. A przy okazji dostało się i mamie. Mnie? No niestety. Że to niemoralne, cośmy zrobili, że antywychowawcze, że potraktowaliśmy go jak małą dziewczynkę, której odbiera się ulubioną lalkę lub skakankę, a nie jak dorosłego człowieka, który... jednym słowem, już mi się nawet powtarzać nie chcę. Wiedziałam, że to się źle skończy. Ty powiedz mi raczej co innego, Tomaszu. A sama Gosia. Co Gosia? Mamo, telefon. Niech sobie dzwoni. Pytam raz jeszcze, czy Gosia...
Czy ona sama dowiedziała się, cośmy jej zrobili? Tomaszu, no pytam się ciebie. Wysłuchali państwo 2551 odcinka powieści radiowej Matysiakowie. Naszym drogim słuchaczom do siego roku 2006 życzy cała rodzina Matysiaków.